Hej, siemanko, witam bardzo serdecznie, Bartek Boxer z tej strony. Jakiś czas temu mnie na kanale mogliście widzieć unboxing z otwierania karaczanów madagaskarskich, u nas nazywanych często karaczanami syczącymi. No i wtedy na filmiku mogliście widzieć, że były tam małe osobniki, jednak one dawno temu już zostały zjedzone. No i z biegiem czasu, kiedy ja trzymałem moje karaczany, jak tu widzicie, madagaskarskie razem z tureckimi w jednym opakowaniu, doszło do tego, że jedna z samic po prostu wydała na świat trochę młodych. Wiadomo, że one przychodzą tam w ooteku, więc postanowiłem jak najszybciej po prostu wtedy zadziałać i poprzenosić je do innego zbiornika docelowego. Wtedy dla nich, czyli taka dla nich ala malusieńka, taka kanciapka. Wsadziłem do ich do normalnego, słuchajcie, pudełka, jeżeli o to chodzi, takiego chyba kupionego za złoty 50 zł, albo za 4,50 zł, już dokładnie teraz nie pamiętam. Na szczęście całe gniazdo było w jednym miejscu, więc głównie wyzbieranie tych niektórych nielicznych jednostek, które pouciekały, zajęło mi niewiele czasu. No i nie chciałem robić materiału ze względu na to, że jeszcze ich tak do końca nie poznałem wtedy, no i nie chciałem wam robić ciekawostek na podstawie tego, że biorę i czytam coś z jakiegoś obcego forum. Więc na tej podstawie hoduję już ponad 2 miesięcy. Jak widzicie, to jest już mój całkowity wylęk, który się urodził u mnie. Jest ich tu, słuchajcie, około będzie ich tutaj setki, dlatego że 2 razy trafiłem po prostu na mioty, które udało mi się wyzbierać. Dosyć często kontroluję pudełko, w którym są karaczany madagaskarskie, bo jest ich dosyć sporo, bo jest ich 18 sztuk, więc liczę na więcej młodych. No i tak naprawdę teraz te larwy mają gdzieś tak około nawet, przepraszam, nie larwy, tylko właśnie tutaj osobniki mają po te nawet 3 cm, co niektóre mogą mieć. Fakt, owszem, trzymam je, słuchajcie, w kwadratowym pudełeczku, jest tu sporo odchodów z tego, co widać, ale przy takiej liczbie, słuchajcie, tylu sztuk, ciężko jest dbać o to, żeby było czyste, po prostu pudełko, w którym one się zajmują. Sprzątam je tak mniej więcej raz na tydzień, raz na 2 tygodnie, jak sobie przypomnę. Także malutka kostka zabezpieczona wazelinką i działa. Pozdrawiam, hej!